Cześć, tu Bałka z Majcy. W dzisiejszym odcinku, korzystając ze wzoru De Moivre'a, który mówi nam, jak ponosić do potęgi liczby zespolone, zapiszemy cosinus 3x, używając funkcji cosinus x. Powiedziałam, że wykorzystamy ten wzór. Przypomnijmy sobie, z, czyli liczba zespolona do potęgi n-tej, to jest moduł z do n-tej, cosinus n fi plus i sinus n fi. Co to jest fi? Fi to jest argument liczby zespolonej, bo ta liczba zespolona z zapisana jest w postaci trygonometrycznej cosinus fi plus i sinus fi. I teraz jak ją podnosimy do potęgi n tej, to mamy taki wzór, że n dopisujemy tutaj i tutaj, ale zobaczcie, ta n-ka wchodzi nam tutaj do kosinusa i do sinusa. Skorzystamy jeszcze z dwumianu Newtona, a plus b do potęgi n tej, to jest n nad 0, a do n tej, b do zerowej, plus n nad 1, a do n minus 1, b do pierwszej i tak dalej, aż n nad n, a do zerowej, b do n tej. Z tych dwóch wzorów dzisiaj skorzystamy. Teraz jak to zrobimy? Zobaczcie. Cosinus x plus i sinus x, jak podniesiemy do potęgi n tej, ze wzoru De Moivre'a będziemy mieć tak. Moduł z tej liczby zespolonej to jest 1, do potęgi 1 to będzie 1. Cosinus n fi plus i sinus n fi. Ja chciałabym teraz to zrobić do potęgi trzeciej, czyli cosinus x plus i sinus x do potęgi trzeciej to będzie cosinus 3x plus i sinus 3x. Tutaj dałam fi, a tu dałam x, poprawię tutaj na fi, bo oczywiście o to mi chodziło. A tutaj chcę otrzymać cosinus 3x. I teraz z drugiej strony skorzystam z tego wzoru cosinus x plus i sinus x do potęgi trzeciej, to będzie tak. 3 nad 0 i teraz cosinus x do potęgi trzeciej i sinus x do potęgi zerowej. Plus 3 nad 1 cosinus x do drugiej i sinus x do pierwszej. Plus 3 nad 2 cosinus x do pierwszej i sinus x do drugiej plus 3 nad 3 cosinus x do zerowej, to nie będę, a bo dobra, cosinus x do zerowej i sinus x do trzeciej. Nie wiem, czy to wszystko widzicie. Spróbuję sobie teraz poradzić się z tym, co tutaj zapisałam i trochę poskracać. 3 nad 0 to jest 1. Tutaj mamy 3. 3 nad 2 to też będzie 3. 3 nad 3 jest 1. Mamy tak, cosinus do trzeciej x, tutaj do zerowej. Później będzie plus 3 cosinus kwadrat x i tutaj jest razy i sinus x plus 3 cosinus x i do drugiej to minus 1, czyli będzie minus sinus kwadrat x plus tu do zerowej, czyli zostaje i do trzeciej, to jest minus 1i, czyli minus i sinus do trzeciej x. Ok, i teraz zobaczcie, nam interesuje cosinus 3x. Cosinus 3x, tu widzimy, że to i to, to jest równe. Czyli cosinus 3x plus i sinus 3x to jest równe temu, co tutaj napisałam. Cosinus 3x to jest część rzeczywista tej liczby zespolonej, więc my zobaczmy, podkreślmy sobie, gdzie mamy część rzeczywistą. Tu jest część rzeczywista, czyli tam, gdzie nie ma i. Tu jest i, to będzie urojona. I tu jest jeszcze część rzeczywista i tutaj część urojona. Czyli cosinus 3x równa się cosinus do trzeciej x minus 3 cosinus x sinus kwadrat x. Prawie, tylko tutaj jest sinus kwadrat x, a mieliśmy użyć tylko cosinus x. To jeszcze to trochę poprawimy.
Cosinus do trzeciej x minus 3 cosinus x, a zamiast sinus kwadrat x napiszemy 1 minus cosinus kwadrat x z jedynki trygonometrycznej. Równa się cosinus do trzeciej x minus 3 cosinus x plus 3 cosinus do trzeciej x. Czyli 4 cosinus do trzeciej x minus 3 cosinus x. I koniec. Ok? Zobaczmy jeszcze raz, co tutaj zrobiliśmy. Skorzystaliśmy z dwóch wzorów. De Moivre'a oraz takiego wzoru skróconego mnożenia, w którym mamy dwumian Newtona tutaj. To było w liceum. To jest teraz na studiach przy okazji algebry wprowadzone. Cosinus fi plus i sinus fi do potęgi n tej. Tutaj zauważcie, że z tej liczby zespolonej, moduł liczby zespolonej z, to było pierwiastek i tu było x kwadrat plus y kwadrat, gdzie x to była część rzeczywista, a y część urojona. To u nas część rzeczywista to jest cosinus fi, a część urojona sinus fi, dlatego tu pod pierwiastkiem dostajemy sinus kwadrat fi plus cosinus kwadrat fi, o, w odwrotnej kolejności, ale dodawanie jest przemienne. To tu jest jedynka trygonometryczna, dlatego tutaj jest 1. Tu jest tak jakby 1 do potęgi n tej razy to, korzystając z tego wzoru, ale dlatego, że to jest 1 do n tej, ja tego nie napisałam, bo to będzie cały czas 1. Czyli tak, z jednej strony skorzystałam tutaj ze wzoru De Moivre'a i zapisałam w ten sposób cosinus x plus i sinus x do potęgi trzeciej, a z drugiej strony podniosłam to do potęgi trzeciej, używając wzoru skróconego mnożenia. I po przeliczeniu tego wszystkiego posegregowałam sobie część rzeczywistą i część urojoną, bo ja chcę zająć się tylko częścią rzeczywistą, bo jak popatrzycie na tą liczbę zespoloną, to macie tak, to jest część rzeczywista, a to jest część urojona. I teraz to jest ta sama liczba, czyli część rzeczywista musi się zgadzać i część urojona musi się zgadzać. Dlatego porównałam część rzeczywistą do części rzeczywistej w tej drugiej liczbie. I dostałam coś takiego, gdzie był jeszcze sinus, a mieliśmy używać tylko kosinusa, ale całe szczęście był tu sinus kwadrat, dlatego z jedynki trygonometrycznej zamiast sinus kwadrat napisałam 1 minus kosinus kwadrat x. Mamy to, posegregowałam, wychodzi coś takiego i koniec zadania. Myślę, że to jest dobre zadanie na to, żeby przećwiczyć sobie właśnie stosowanie wzoru De Moivre'a.